Dobrze, mają z tej strony Flynnut. Wiedźmin. Co, może się nam uda dzisiaj zabić Radowida, co wy na to? Szukam Gregora. Znalazłeś. To znalazłeś. Ktoś ty. Geralt z Rivi. Przysyła mnie Dijkstra. Spodziewałem się kogoś od niego. Odejdźmy stąd kawałek. Czemu przed chwilą miałeś hełm, a teraz już go nie masz? Ładnie sobie przystroiliście posterunek. Na polecenie samego Znowu go nie masz, a teraz go masz. What the fuck? Czym zawinili? Ten z prawej był guślarzem w pobliskiej wiosce. Źle komuś doradził i ludzie na niego donieśli. A tego z lewej nie lubił sąsiad i oskarżył go o czary. Więc to wina ludzkiej zawiści, nie Radowida. A myślisz, że kto ustanowił prawo, które zezwala kogoś powiesić z takiego powodu? O, rację. Służysz królowi, którym gardzisz? Czemu służysz królowi, którego nie szanujesz? A co mam robić? Urodziłem się Redańczykiem, przecież nie zdezerteruję. Poza tym wstąpiłem do armii, jak na tronie siedział w Wizimie. To był dobry król, mądry i sprawiedliwy. Oczywiście, Invidia twierdzi, że ma nowy sterownik do zainstalowania. W głowie tylko wojna. Możemy poczekać z tym do jutra, dobrze, Invidio? Przejdźmy do rzeczy. Do rzeczy. Pewnie wiesz, po co tu jestem. Domyślam się, że chodzi o naszego zaprzyjaźnionego szewca. Przejeżdżał tędy, ale nie... Szewc? Wczoraj patrol doniósł, że niedaleko od drogi stoi porzucony wóz. Ale nie mogłem się stąd wyrwać, żeby sprawdzić, czy to jego. Dzięki, to mi wystarczy. Bywaj. Zaczekaj. Masz glejt przejazdowy? Bez niego cię nie przepuszczą. Ma. No dobra, to powodzenia. Dzięki, bywaj. Musiałoby być dziwne, żebym ja do tej pory nie miał glejtu przejazdowego. Znajdź wóz szewca. Aha, kawałek drogą. Niech żyje Radowid. Niech żyje Radowid. Ach. Sorry. To tylko ja. Oczywiście znowu pada. A jakby inaczej. No. Leży se tu trup. Nikt się nim nie zajmie. Okej. Co my tu mamy? I wóz. Wielkim butem. Wóz nie wygląda na uszkodzony. Rozejrzę się, może coś znajdę. Skóry. O, wow. Spokojnie. Ja wam coś zrobiłem, głupie wilki. Jeszcze któryś? Nie. Kilka ich tam jeszcze jest, no dobra. Uda srebra. Szewco. Ślady szarpaniny. Ktoś dał komuś po gębie. Potem wlókł go po ziemi. Ktoś dał komuś po gębie. Oj, Geralt. But. Ciekawe, gdzie jest właściciel tego buta. Było się ciemno. Wiem, że wiedźmini to istoty, które dobrze widzą w ciemności. Raźnie się myliłem. But? Coś mi mówi, że jestem na właściwym tropie. Będziesz każdego buta sprawdzać, Geralt? Jo? Ciekawe, gdzie jest właściciel tego buta. Idziemy za butami, no. I but.
Idę do kłębka. Uczę ziel. A ten co tu robi? Kalmy troll. A? Lakierki? Rok gadający o lakierkach? Kolejny dzień, kolejny oddech, kolejny odcinek, my ja sobie wierzenia. Witaj. Wiedźmak idzie sobie. Wiedźmak. Ja zajęty. Buty zbieram. Widzę. Zastanawiam się, skąd się tu wzięły. Ano wyrosły. Jak grzyby. Buty to nie grzyby, powiedz prawdę. Buty nie rosną na ziemi. Widziałeś, kto je rozrzucił? Rok nie może, bo Ok i Pog będą źli. Og i Pog. I Pog? To twoi koledzy? To znalaźcy. Wielkie znalaźcy. Znaleźli człowieczka, co miał but na wozie. Taki duży. I co z nim zrobili? Wzięli do jaskini. O, tam. Dzięki za pomoc. Zjedliście go? Nie, on kościsty, niedobry. Og mu kazał buty robić dla Oga, Poga i Roga. Aha. Po co wam buty? Po co wam buty? Człowieki noszą. To Og, Pog i Rog też chcą. Aha. Będą wielkie pany, jak człowieki. Bywaj. Bywaj. Jaskinia troli musi być gdzieś blisko. No, nawet myślę, że wiem gdzie. Kiedyś już tam byliśmy. Ej, ma. Zimy. Halo? Że śnaćce odrosły. Tu już wszystko powinno być zakleptomanione. Poza roślina. Ale jak Ok bije, to zawsze umierają. Przejdźmy do praktyki. Ty, kurwo jebana, grupę pierdolona pizdo. Powtórzcie, po kolei. Og. Za długie. Widzę, że musimy zacząć od czegoś prostszego. Mi się jeszcze? Zaczniemy od mocy. Kurwa. Powtórzcie. Kurka? Nie, kurwa. Kurwa. A ty szewcz, to buty rów, nie gadaj. Jedźmak with silver and salt. McDonald's special edition. What the fuck? Niezła kampania reklamowa. Talar? Talar.
Kto inny mógłby uczyć trolle przeklinać? Geralt? No, Coppola! Trochę się zmieniłeś od pierwszej gry. Kto to? Spokojnie, Og. To mój stary znajomy. Idzie stąd, bo wpadnie do zupy. Jestem okropnie żylasty. Prawda, prawda. Tylko na niego popatrzcie. Sama skóra i kości. Mhm. No, panowie, na mnie już czas. Wy tu sobie poćwiczcie, czego was nauczyłem, a ja się będę zbierał. Nigdzie nie idzie. Siada na dupie. Buty robi. Nie mam czasu, wypuśćcie go albo was zabiję. Potrzebuję tego człowieka, musi iść ze mną. Widzę, że się zaprzyjaźniliście, ale Talar musi pójść ze mną. Nigdzie nie idzie. Buty szyje. Jest mi potrzebny. Potrzebny tutaj. Ty masz buty. Og nie ma. Rog nie ma. I Bog nie ma. Okay. Zrobi buty, to pójdzie. Wezmę go tylko na chwilę, potem wróci. Spokojnie, Talar wróci, tylko musi najpierw iść ze mną, żeby przynieść skórę na wasze buty. A? Słuchajcie Geralta, dobrze gada. Tak! Patrzcie na wasze stopy, wielkie, nie? Żeby uszyć na nie buty, potrzebuje dużo skóry, kapujecie? Pójdziemy teraz z Geraltem i przyniesiemy skóry. Potem wrócę i uszyję wam buty. Dla Boga też i dla Roga. Dla wszystkich po dwie pary. Niech idzie. Niech idzie. Tylko niech wróci. Tak, tak, no, oczywiście. Wiedziałem, że są równe chłopy. Trzymajcie się. No, masz podejście do swoich, nie ma co. Powinieneś się postarać o dzieci. Dzieci to nie trolle. Poza tym wiedźmini są bezpłodni. Widzę, że nic się nie zmieniłeś. Dalej jesteś cierpki jak zgniła kapucha. Ktoś cię po mnie przysłał, czy po prostu przechodziłeś obok? Byłem tu wcześniej. I Dijkstra. O, nie zapomnieli i o mnie, jak miło. Dzięki, że po mnie przyszedłeś, Geralt. Wiem, że masz dużo na głowie zabijanie tych wszystkich potworów i w ogóle. Słyszałem, że wy też macie zamiar kogoś zabić. O, wtajemniczyliście. Tak jakby, ale bez szczegółów. Może ty powiesz mi coś więcej. Wybacz, bracie, ale jak oni milczeli, to ja też muszę. Rozumiem. To po co się właściwie tu zapuszczałeś? To teraz ziemię Nilfgaardu. A myślisz, że Nilfgaardczycy nie potrzebują żywców? Pewnie mają swoich. A chuja tam mają, sami dyletanci i tyle. Na całej północy nie masz lepszego żywca nad Talara. Ta, jasne. Wątpisz? Byłeś szpiegiem, a teraz współpracujesz z Dijkstrą i Roszem. Myślę, że wcale nie pojechałeś naprawiać Nilfgaardczykom butów. Dobrze główkujesz. Fakt, naprawianie butów to tylko przykrywka. Bo kto zwraca uwagę na szewca? Nikt. Spokojnie sobie pracujesz, a ludzie obok ciebie gadają. No w sumie prawda. Czasem bzdury, a czasem coś ciekawego. Na przykład? Jeszcze raz dzięki, Geralt. Stąd już dam radę sam. Przekażę Dijkstrze i Roszowi, jak zrobiłeś w chuja Oga i jego kumpli. Idę o zakład, że zesrają się z wrażenia. Jak zostajesz szewcem? W zimie udawałeś lichwiarza. A jak zostałeś szewcem? Przestań szczekać.
wybrałem sobie najmniej podejrzane zajęcie. Lichwiarstwo to nie była dobra przykrywka. W ten zawód jest wpisane wkurwianie ludzi. A ja nie potrzebowałem ściągać na siebie uwagi. A? Myślałem jeszcze, czy by nie zostać karczmarzem. Wiesz, z jednej strony poznajesz dużo ludzi, a każdy ci wypaple coś ciekawego. Ale z drugiej strony jesteś jak kundel przy budzie, ciągle uwiązany w jednym miejscu. Niby tak. A szewc jeździ praktycznie wszędzie. Żebyś wiedział, zorganizowałem sobie nawet taki fikuśny, obwoźny kramik. Widzę. Piękny. No, kurwa, wiadomo. Mówię ci, to był strzał. Zbiłem na tej wojnie małą fortunę. Żołnierze chodzą bez przerwy. A wiesz, co się dzieje, jak im chuj strzeli buty? Nogi im krwawią i ropieją. Każdy żołdak majątek wyda, żeby tylko mieć wygodne kamarze. Wiesz coś, tym jest. Janusz biznesu dokładnie. To co teraz zrobisz? No jak to co? Jest, mógłby przestać wracam szczekać. Wracam do Nowigradu i razem z Dijkstrą i Roszem wdrażamy w życie nasz genialny plan. Aha. Jakieś szczegóły? Stary, wybacz, ale nie mogę. Wiesz, kurwa, gdyby to zależało tylko ode mnie, wszystko bym ci wyśpiewał. Jak komuś ufać, to tylko tobie. Ale nie działam sam, więc nie mogę sam decydować. I trzymam gębę na kłódkę. Ej, jasne, rozumiem. Cześć. Bywaj i powodzenia. Oj, przyda się. Radowid to szczwana bestia, ale damy jej radę. Nadstawiaj uszu. Niedługo o jego śmierci będzie trąbiła cała północ. Oby przy okazji nie trąbiła o nabiciu na pal tych, którzy go zabili. Bez obaw. Potrafimy o siebie zadbać. Bywaj, Geralt. Bywaj, bywaj. Czyli wracamy do pasiflory. To koniec tego questu na ten czas. A to wygląda. Chcemy jeszcze. Powiedzieć Radowi do tego. Nagrodę powinniśmy za to dostać. Redania. Dobry. Ty jest ten najważniejszy tutaj z tych. To okręt jego królewskiej mości Radowida V, króla Redanii. Czego tu szukasz? Chcę się widzieć z królem w sprawie Filipa. Chcę się widzieć z królem. Chodzi o Filipę Eilhart. Skoro tak, to chodź za mną. Tylko bez gwałtownych ruchów. Mam cię na oku. Tym razem nie kazałeś zostawić broni? Wiedźminie, jakieś postępy? Znalazłeś Eilhart? Wiem, że próbowała odzyskać wzrok. Nie było jej tam, gdzie wskazali twoi ludzie, ale znalazłem ślady eksperymentów medycznych. O, to ciekawe. Wydaje mi się, że próbowała przywrócić sobie wzrok. Doprawdy? Puste oczodoły znacznie bardziej do niej pasują. Mhm. Masz jakieś dowody? Mam ten kryształ. Mam ten kryształ. Gdybym chciał błyskotek, zwróciłbym się do jubilera. Miałeś przyprowadzić Eilhart. To kryształ z Megaskopu. Czarodzieje, których więzisz, powinni coś z niego odczytać. Tak. Może wreszcie się na coś przydadzą. Co prawda nie zupełnie tego oczekiwałem, ale niech będzie. Zasłużyłeś na zapłatę. A teraz wybacz, muszę wracać do swoich spraw. Okej. Okay. Wybacz. Do 35 koron. Wow. Nagroda.
Pisz grę. Idziemy powiedzieć o Dudu. Wiesz tu. W tę stronę, dobra. Jakbyś nie widział, to jestem w ciągłym ruchu, więc się nie mam zamiaru zatrzymać. To jest skurwiela juniora. Wybaczyć. Ej, ej! Nie pocisz się w tej kurcie? Nie wiem, gdzie, żeby Geralt się pocił. Ty masz. Mam plan, jak wyciągnąć Jaskra z łap łowców czarownic. Ale najpierw musimy znaleźć Dudu. Co to znowu za plan? Nasz Doppler wcieli się w Mengego i wyda rozkaz, żeby przeniesiono Jaskra do Oxenfurtu. Wtedy będziemy mieli szansę go odbić. Genialne, ale jak chcesz znaleźć Dudu? Przyjaźniłaś się z nim. Wiesz, gdzie może się ukrywać? Dopplery nie ukrywają się gdzieś, tylko jako ktoś. Też prawda. Zazwyczaj, kiedy miał kłopoty, znikał i pojawiał się następnego dnia pod inną postacią. Ale tym razem nie wrócił. Twórcy Wiedźmina przewidzieli memy, które nawet nie były widoczne? Jak długo znasz Dudu? Jak długo znasz Dudu? Wiem, że to dziwnie zabrzmi, ale nie jestem pewna. Wygląda na to, że kręcił się przy mnie przez dłuższy czas pod różnymi postaciami, próbując zwrócić moją uwagę. Sam się nie dziwię. Dziękuję. Nie zorientowałam się aż do momentu, kiedy postanowił postawić wszystko na jedną kartę i podszył się pod Jaskra. A po czym poznałaś, że to nie Jaskier? Dudu nie umie śpiewać? Nie, po prostu nie mówił cały czas o sobie. Tak, trzeba jakoś skłonić Dudu, żeby wyszedł z ukrycia. Trzeba jakoś skłonić Dudu, żeby wyszedł z ukrycia. Może udałoby się zostawić mu jakąś wiadomość u przyjaciół albo u ludzi, którym ufał. Nie jestem pewna, czy Dudu przyjaźnił się z kimkolwiek poza Jaskrem i trupą Iryny. A Witrzy, dzięki za follow. Cały dzień spędzał na scenie albo na widowni. Czyli lubił przebywać w teatrze. Tak, właściwie jestem zdziwiona, że do nas nie przyszedł po tym wszystkim. Przecież mógł liczyć na pomoc lisów. Skoro aktorzy są gotowi pomóc... Oczywiście, wystarczy, że wspomnisz o Dudu. Irina i jej trupa dużo mu zawdzięczają. Okej. Co łączy Dudu z aktorami? Co łączy Dudu z aktorami? To ja ich ze sobą poznałam. Mieliśmy premierę, a Maksym leżał w garderobie pijany jak szpak. Więc pomyślałam o Dudu. Trudno wyobrazić sobie lepszego dublera niż Doppler. I Dudu tak po prostu przyznał im się, kim jest? Na początku nie chciałam nic nikomu mówić, ale Dudu z Iriną od razu przypadli sobie do gustu, a jemu tak bardzo podobało się w teatrze. Ciekawe, że zaczął z wami występować. Tak, ale teraz Irina ma wyrzuty sumienia, że pozwolili mu się tak narażać. Możemy wykorzystać przedstawienie, tak? Możemy wykorzystać przedstawienie. Gdyby wpleść w tekst którejś ze sztuk wiadomość dla Dudu, może udałoby się go wywabić z kryjówki. Pomysł nie jest zły, ale parę wersów nie wystarczy. Poza tym, czy naprawdę myślisz, że Dudu umila sobie teraz czas, chodząc na przedstawienia, które zna na pamięć? To co proponujesz? Musimy napisać całą sztukę. Coś nowego, głośnego, co od razu przyciągnie uwagę Dudu. Najważniejszy jest dobry tytuł. Janusz to, biznesu. Całe miasto będzie... To będzie dobry tytuł. Możemy zabrać się do tego od razu. Doblerzy mogą być dobrymi aktorami. I od Dopplerów? I od Dublerów? Bo nie wiem, co to jest Doppler. Nie wiem, czy nadaje się do pisania sztuk. Nie wiem, czy nadaje się do pisania sztuk. Może lepiej zajmij się tym sama. Ale będzie szybciej, jeśli mi pomożesz. Zobaczysz, będziemy się przy tym dobrze bawić. Możemy się teraz zająć pisaniem sztuki, jak chcesz. Możemy się teraz zająć pisaniem sztuki. Masz już jakiś pomysł na fabułę? No, właściwie... Bo wiesz, najważniejsze, żeby wyraźnie przekazać Dudu, że może na ciebie liczyć i że chcemy uwolnić Jaskra.
To musi być absolutnie jasne przesłanie. Ale oczywiście głęboko zintegrowane z efektem dramaturgicznym, a to znaczy, że potrzebujemy odpowiedniej struktury scenicznej. Rozumiesz? Nie. Nie do końca. Nie do końca. Trudno. Zrozumiesz po drodze. Mamy teraz czasu, żeby ci wszystko tłumaczyć. Teraz musimy znaleźć odpowiednią formę wyrazu. Najlepsza byłaby jakaś współczesna, chwytliwa historia. Hmm. Może o kondotierach z Powis? O, już wiem, Lorenzo Molla. Wiesz, opowieść o przystojnym, ale bezwzględnym bandycie i Dopplerze, któremu udało się go przechytrzyć. Teraz Doppler musi się ukrywać i może liczyć tylko na Wiedźmina, który z kolei zrobi wszystko, by ratować swoją córkę. Albo nie, ukochaną. No, co ty na to? Dobry pomysł. Dobry pomysł. Tak myślisz? Lorenzo Molla, tak. Albo nie. Kobieta zmienną jest, co? Już wiem! Wystawimy historię o Jeżu z Erlenwaldu. Potajemne zaręczyny, klątwa, okrutna królowa, dzwony biją północ. Ale... I wtedy wszyscy... On tam był naprawdę. Potwór chce porwać księżniczkę Pawettę. Każą go zabić, ale pojawia się Wiedźmin. I wszystko dobrze się kończy. No, to postanowione, tak? Chciałeś coś powiedzieć? A dasz mi w ogóle dojść do słowa? A dasz mi w ogóle dojść do słowa, czy już sama zdecydowałaś? O co ci chodzi? Na tym polega praca kreatywna. Przerzucamy się pomysłami, z których potem wybieramy najlepsze. Czyli twoje. No tak, w końcu to ja się znam lepiej na teatrze. Ale ty oczywiście też masz swój udział w procesie twórczym. Ja Jaskier ci to potem wyjaśni. Musimy mieć dobry tytuł. Żeby sprzedać te gówno. To dużo ważniejsze niż sama historia, którą przedstawimy. Mam już kilka pomysłów, może coś ci się spodoba. Naprawdę tym razem weźmiesz pod uwagę moje zdanie? Oczywiście, przecież pracujemy nad tym razem, ja tylko dowodzę. Mam na razie dwa pomysły. Ocalenie Dopplera i zmiennik wybawiony albo triumf Wiedźmina. Który ci się bardziej podoba? Drugie jest bardziej pogmatwane, więc weźmiemy drugie. Zmiennik wybawiony albo triumf Wiedźmina. Chcemy, żeby Dudu od razu zrozumiał przekaz. Jest tylko jeden problem. W historii o Pawetcie i Zaklętym Jeżu nie ma żadnych Dopplerów. A nie szkodzi. Zamienimy jeża na Dopplera. Najważniejsze jest przesłanie. Przybywa Wiedźmin i ratuje Dopplera. Jasne? Hmm. Hej. Hmm. To będzie komedia? Właściwie myślałam o dramacie, ale jeśli wolisz coś lżejszego, zdecyduj i wezmę się do pisania. Zróbmy z tego komedię, będzie śmiesznie. Niech będzie komedia. Niech będzie. W takim razie zabieram się do pracy. A ty siądź sobie gdzieś w kątku i mi nie przeszkadzaj, dobrze? W porządku. To jest pani kapitan. Potrzebujesz pomocy przy pisaniu? Hmm? Nie, raczej Geralt, się czekaj. Nie przydasz. Rym do Wiedźmina? Wołowina? Ach, idź już, nie mów. Jaskier ci wytłumaczy później po górze przechwalania się, dokładnie. Gdybym miała więcej czasu, zrobiłabym z tego małe arcydzieło, ale... Ale nie mamy czasu. Jaką wiadomość dla Dudu przekażemy w sztuce? Wiadomość? Myślałem, że wpleciesz do tekstu coś w rodzaju przyjdź do zimorodka albo... Ale to zupełnie nie pasuje do charakteru mojej sztuki. Przecież napisała się specjalnie po to, żeby nawiązać kontakt z Dudu. No dobrze, to jak to sobie wyobrażasz? Nie wiem. Poznamy go po bliźnie albo będziemy improwizować. Najpierw zanieś tekst madame Irinie. Poznamy go po bliźnie. Wiesz, gdzie ją znaleźć. I mówicie mi, że Doppler, postać, która może przy... Dołącz postać. Stworzenie. Które może przybrać dowolną postać. Przez dowolną mam na myśli, może stać się kartką papieru, jakby chciał. I może pozbyć się swojej blizny. Gdzie mi tu śmierdzi. Kiedy wam było na drzewach siedzieć, a nie do miasta. Chyba się zeszczałem w gacie. Znowu chyba się zeszczałem w gacie. Zanieś sztukę do Iriny Ardo.
chyba się zeszłam. Aż taki straszny jestem, że musisz krzyczeć, kobito. Dobry. Tu występuje trupa madam Iriny? Tak. Ale wpuszczam tylko za biletami. A teraz to w ogóle żadnego przedstawienia nie ma. Tylko aktory próbę se robią. A. To co? Dać bilecik? Podobno nie ma teraz przedstawienia. Ale bilecik kupić możesz. To co? Dać bilecik? Tak. Masz. Jeno, nie włoś nikomu w oczy. Bo te aktory na próbach strasznie wstydliwe. Tak? Every luz i butelka wody. Było już prawie dobrze, ale... Groźny z ciebie jego mąż. Jak to mówią, bark musi być mowny, a wiedźmi łowny. No po prostu więcej ognia. Dobry. Madam Irina, czy moglibyśmy porozmawiać? Geralt z Rivi. Jaskier tyle nam o tobie opowiadał. Przyszedł z tobą? Nie, ale mam nadzieję, że niedługo się tu pojawi. Przychodzę w sprawie Dudu. A w takim razie chodźmy porozmawiać do mojej kwatery na tyłach teatru. Tam nikt nie będzie nam przeszkadzać. Mamy udokumentowania przypadku, że dubler przybrał postać Mejosa. Jak mogę ci pomóc? Dudu i Jaskier ostatnio się u nas nie pokazywali. Jaskier ma kłopoty, jak zwykle. Jaskier ma kłopoty. Tego się domyśliłam. Ciekawa jestem tylko, jak bardzo poważne. Bardzo. Zwiódł czyjąś żonę i teraz musi się ukrywać. Ułożył obraźliwy kuplet o kapłanach wiecznego ognia? Nie, jeszcze gorzej. Spróbuję go z tego wyciągnąć, ale najpierw muszę skontaktować się z Dudu. Ale on przecież też zniknął. Mam pomysł, to chodzi. Go tu ściągnąć, ale będę potrzebować waszej pomocy. Mogę na was liczyć? Oczywiście, ale nie wiem, co moglibyśmy zrobić. Chcemy wystawić sztukę. Chciałbym wystawić sztukę teatralną, coś, co ściągnie tłumy do waszego teatru. Rozumiem. Chcecie, żeby Dudu usłyszał o przedstawieniu. Czyli to ma być jakaś zupełnie nowa sztuka. A kto ją napisze? Silna. Silna. Sztuka jest już gotowa. To historia o Wiedźminie, który ratuje Dopplera. Brzmi nieźle. Chętnie rzucę okiem na tekst. Ale najpierw musimy pomyśleć o nagłośnieniu przedstawienia i jakiejś ochronie. Ej. Zajmiesz się tym? Jak mam pomóc w nagłośnieniu? Jak mam pomóc w nagłośnieniu tej sztuki? Jeśli chcemy, żeby usłyszało o tym całe miasto, trzeba porozmawiać z maskonurami. Kim? Co to za maskonury? Maskonury. To grupa ulicznych artystów. Jeśli oni będą zapowiadać tę sztukę, dowiedzą się o niej nawet omułki w dokach. O. Gdzie mogę ich znaleźć? Kiedyś wynajmowali kwaterę na Okrawkach, w kamienicy przy parku, ale nie wiem, czy dalej tam są. Ostatnio nie pokazują się na mieście. Może wycofali się z interesu? Sprawdzę, czy zgodzą się dla nas pracować. Myślisz, że ochrona będzie konieczna? Domyślam się, że sztuka o Dopplerach może być kontrowersyjna, ale żeby od razu wynajmować ochronę? Nie wiem, czy często bywasz na przedstawieniach, ale publiczność w Nowigradzie uchodzi za wyjątkowo trudną. Zgniłe jabłka, pomidory, jajka. Ha. Raczej topory, maczety i cegły. No dobrze. Znasz kogoś odpowiedniego? Może rozejrzyj się w dokach? Tam zawsze kręci się kilku takich, co za parę koron podejmą się każdej roboty. To spróbować. Dobra, dzięki. Dzięki za pomoc. Wrócę jak najmę ochroniarzy. Do zobaczenia. Uj. Dajcie się. I'm sorry. Wdaj się do doku i zwerbuj ochroniarzy, albo finalnie zwerbuj ptarzyst. Zacznijmy od tego. U, mi kamerę zblokował. Mały skrót. Biegniemy. Spotkać się z elfami. Oczywiście. Mógłbyś nie wchodzić w ściany. To sprawia, że powinienem wyciągnąć srebrny miecz. Stalowy, ale dobra. Świnie! Tak. Patrzcie!
Ej, chciałem przeczytać plakat. Ładna melodia, tylko strasznie smutna. W takim razie oddaję mój nastrój. Czego tu szukasz? Wystawić sztukę. Szukam maskonurów. Dobrze trafiłem? Nie mamy na czynsz. Daj nam spokój. Chyba zaszła jakaś pomyłka. Przepraszam. Myślałam, że właściciel kamienicy najął kolejnego oprycha, żeby zmusił nas do opłacania rachunków. Kolejnego oprycha, wielkie dzięki. Kolejnego oprycha, wielkie dzięki. Wybacz, wyglądasz groźnie, a my mieliśmy ostatnio dużo problemów. Nissa jest trochę przewrażliwiona. Wszyscy jesteśmy. Chcę wam dać pracę. Nie chcę od was żadnych pieniędzy, wręcz przeciwnie. Jestem gotów wam zapłacić, o ile zgodzicie się nagłośnić nową sztukę Madame Irinie. Och, obawiam się, że to niemożliwe. Od czasu, kiedy zaśpiewaliśmy balladę o kapłanie Hemelfarcie, któremu w głowie tylko kurwy i żarcie przyczepiło się... Co to za jedni? Zwykłe oprychy na żołdzie kościoła. Teraz pełno takich band. Grozili Nissi. Powiedzieli, że przytną jej szpiczaste uszy. Nie pozwalają nam występować. Przeganiają gabiów, niszczą instrumenty, a ostatnio bez przerwy czatują pod domem. Nie wiemy już, co mamy robić. Łatwie te sprawy. Póki co się skończyło na groźbach? Posunęli się dalej niż do gruźb? Na razie nie, ale to kwestia czasu. Nissa słyszała, że mówili o podpaleniu. Jeśli wam pomogę, to mi pomożecie. No dobrze. A pomożecie mi z tą sztuką, jeśli załatwię, żeby Gruby i jego koledzy się od was odczepili? Oczywiście, że tak, ale to nie będzie łatwe. Z nimi nie sposób się dogadać. Też mam swoje sposoby. Są inne metody. Pomachanie dwoma palcami. Bobry. Któryś z was to Gruby? Ja nic nie mówiłem. Nie dość, że heretyk, to jeszcze łgasz. Co z nim zrobimy? Odbijemy mu nery, chyba że ma coś w sakiewce. A co to było? Halo? To wy jesteście... Ej, Gruby, patrzaj no! Gruby. Mnie się, czy on ma kocie oczy? Ano ma. Widać mu matkę, koty na dachu dupczyli. Czego szukasz w mieście wiecznego ognia, Brudasie? Zostawcie maskonury w spokoju. Zostawcie maskonury w spokoju. Te gnidy, co obraziły hierarchę Hemelfarta? Co go od churwiarzy wyzwały? Prędzej naszczam do świętego znicza. Niech no tylko zejdą, poety niedojebane. Stopy im te flety powsadzam, bluźnierco. Wtedy co piardną, to nową melodyjkę zagrają. Szepcie się. Zostawcie maskonury w spokoju. Tak, zostawimy w spokoju. Co to kurwa? Czarna magia. Zajebać czarownika! Chłopaki! Zajebałem Grubego, chłopaki chodu. Ale im dałeś popalić. Ach, to było piękne. Raz, dwa, przez plecy. I w łeb. Wreszcie będę mogła wyjść z domu, nie naciągając kaptura na głowę. Dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję. Bez przesady. Nie ma za co. Ależ jest. I dobrze pamiętam, co obiecaliśmy w zamian za pomoc. Będziemy zachwalać sztukę Irina, aż zedrzemy sobie gardła. Okej. Ile za to chcecie? Nic. Ty pomogłeś nam, bo teraz my pomożemy tobie. Zobaczysz, spędzimy do teatru pół miasta. I bardzo dobrze. Przygotujemy się szybko i ruszamy na ulicę. Do zobaczenia. Witaj, Wiedźminie. Widzę, że przyszedłeś po moją głowę. Ów człowiek jest w połowie w ścianie. Wiedźmin mówi, mam wyciągnąć miecz na siebie. Jaki mam wyciągnąć miecz? Po schodach. Udaj się do doków i zwerbuj ochronę. Mam nadzieję, że to nie było w moją stronę. Zatańczmy. Przed chwilą was się pozbyłem. Już jesteście z powrotem?
No, zrób coś. Wow, ta tekstura krwi na jego... Wiele. Ciekawe. Żygać czy nie żygać? Skaranie boskie z tymi dzieciakami! Żygać czy nie żygać? Nie znajdziesz w Nowigradzie monstrów ni potworów. Wow. Amina się skończyła. Jeszcze mutanta nam brakowało. Mutanta od razu. To, że mam kocie oczy i białe włosy i białą cerę, nie, że, znaczy, że mutant od razu. Mieszczanin. Patrz jaka łajza, dzięki! Uwaga! Tu ile pamiętam, trzeba będzie wygrać. Na pięści przeciwko dwóm tryblasom. Tak. Powinniśmy zrobić sobie tutaj save. Najfajniej, w końcu odblokowałem tutaj drogowskaz. W końcu przyszedłem do doku. Grać. Save'a. Dydybry. Ofus byk. Ładna walka. Niezła praca nóg. Przyszedłeś zmierzyć się ze mną albo z Halem? Wiedźmin przeciw bestii z Metiny. Instynkt zabójcy kontra pierwotny Shao. Że wiesz, kim jestem. Jesteście z Nilfgaardu? Naprawdę jesteście Nilfgaardczykami? Jesteśmy z Metiny, kurwa. Nie z Nilfgaardu. Wychowani przez dzikie psy na szerokich równinach Magdeira. Prawdziwi bracia krwi z niesławnych, brudnych Alen Metiny. Wybacz, nie słyszałem. Kto się odważy stawić czoło dzikusom z południa? Kto spojrzy w oczy bestiom? Chcę was zatrudnić do ochrony. Chcę was zatrudnić do ochrony. Chodzi o przedstawienie teatralne. Mamy się z kimś napierdalać na scenie? Nie. Chcę przypilnować, żeby nikt się nie napierdalał pod sceną. Trafiłeś pod zły adres. Nas interesuje walka. Jeśli ja stanę do walki. A może załóżmy się. Jeśli pokonam Hala, pójdziecie pracować dla mnie za darmo. Widzisz, Hal nie przepada za teatrem. Sprawy sercowe. Pomijmy szczegóły. Żeby go przekonać, trzeba czegoś ekstra. Zmierz się z nami dwoma naraz. A? Walka stulecia. Tak. Wiedźmin kontra dwugłowy smok z Metiny. A jak przegram? Na pewno przegrasz. Wtedy zapłacisz podwójnie, ale będziemy dla ciebie pracować. Okej. Gada. To się bijmy. Dobrze, mogę zmierzyć się z wami dwoma naraz. Najpierw daj pieniądze. Jeśli przegrasz, to zostaną u mnie. Aż. Trzymaj, podwójna stawka. Podwójna stawka. Jak powiedziałeś. Jeśli wygram, wraca do mnie. Ha, kończ z tamtym, mam coś ekstra! Dobra, jak to zrobić sobie? Jesteś już szczerbem! Zobaczmy, jak nam pójdzie. Zajdźcie go od tyńca! Stawiam na tego z grubą życią. Możesz jeszcze się poddać. Trafiłem nie tego, co miałem, ale spoko. Au! Oh.
Dobra, jednego mniej. Teraz będzie łatwiej. Chodź tu. I jeszcze jedna kontra. I po robocie. No, dostać taki piękny wpierdol, to... Aż za nie mówił. Ale widzę po jego... Oniemieniał, kurwa. Możemy pójść i ochraniać, co tam... Za darmo. Marsz powrotem twoje pieniądze. Niech cię głowa nie boli. Zdążymy przed przedstawieniem. Chill. Aż za nie mówił. Ale widzę, że się mu podobało. Ja pierdzielę. Dobra. Wracajmy do tam Irin. Załatwiliśmy obie sprawy. Tup, tup. Gdzie nam brakuje ekspo? Całe 8. 13. Kurde, trochę dużo. Ej, koniku. Masz ochotę na... A! Góry są. Łap. Z drugiej stronie ściany są. Chory jesteś na bidę. Czego ty nie powiesz? Cię znalazł. Czekaj. Pobry. W sumie mleko sobie wezmę. Nalegasz, Geralt. Widzę, że się tryb kleptomana załączył. Raz kolejny. O Jezu, ile alkoholu. A! Co to było? Zdobiony strój dworski. Znaleźliśmy... dzianko. O. Korzek, chochla. Dobra, pani Irino. O, jesteś. Udało mi się nająć ochroniarzy. Świetnie, jedna rzecz załatwiona. Akademia Nauk Walki Sztuk Magicznych imienia Geralta z Rimi w Oxenfurcie. Co? Omówmy tekst sztuki. To jest całkiem nieźle napisane. Co ty nie powiesz? Byłam gotowa narazić się na kompromitację dla Dudu, ale widzę, że to może być coś naprawdę interesującego. Wiem już nawet, kogo obsadzić w rolach sługi, wiedźmina i królowej, ale zastanawiam się nad księciem i księżniczką. Kto będzie grał wiedźmina? Kto zagra Wiedźmina? Kto zagra Wiedźmina? To amator, nie pracowałam z nim jeszcze. Mhm. Ale jestem przekonana, że w tej roli sprawdzi się znakomicie. Rozumiem, że niedawno dołączył do zespołu. Poniekąd. No nie udawaj, że nie wiesz, o kim mówię. To chodzi o ciebie. To dobry pomysł. Nie mam talentu aktorskiego. Żaden ze mnie aktor. Nie wiem, czy zauważyłaś, ale z ekspresją niesłabą. To się świetnie składa, bo będziesz grał Wiedźmina, a nie księżniczkę. Nieprawda. Nie przegadasz jej. Musisz pojawić się na scenie, żeby Dudu cię zobaczył. Po to przecież wystawiamy tę sztukę. Prawda. Racja. Jakoś na początku nie pomyślałem, że do tego dojdzie. Nic ci nie będzie. Masz tylko wyjść na scenę z wielkim mieczem, porobić groźne miny i wygłosić kilka kwestii głosem jak spod jaj. No, chyba dasz radę. Dużo zarabiacie na przedstawieniach? Dużo zarabiacie na przedstawieniach? No cóż, różnie bywa. Jeśli trafimy we właściwy moment, ludzie prawie nie mieszczą się na placu, ale czasem cały urobek to garść miedziaków. A. Oczywiście ty też dostaniesz swoją garzę. W końcu jesteś teraz częścią zespołu.
Dziękuję. Zastanówmy się nad księżniczką. Zastanówmy się nad księżniczką. To mała rola, ale ważna. Kto mógłby ją zagrać? Priscilla to dosyć oczywisty wybór. Jest młoda i ładna, ale ja mam jednak większe doświadczenie sceniczne. Księżniczka powinna być młoda i ładna. Niech zagra Priscilla. Niech zagra Priscilla. Nie obraź się, ale większość ludzi... Zwraca większą uwagę na wygląd niż na umiejętności. Rozumiem. Dam jej znać. Na pewno świetnie się spisze. Okej. Kto zagra księcia? To kogo widzisz w roli księcia Dopplera? Pokazać, jak wygląda wiedźmin w stroju dworskim? Spoko. Kandydatami. Bezpiecznie byłoby wziąć Abelarda Ryzę. Jest w naszej trupie od dawna, warsztatowo bez zarzutu, ale tłumów raczej nie porwie. Jaka jest druga opcja? Maxim Bollier. To wspaniały aktor i publiczność go uwielbia, ale niestety nigdy nie można mieć pewności, czy przyjdzie na przedstawienie trzeźwy, ani czy w ogóle przyjdzie. I zaryzykujmy. Weźmy Maksyma. Zaryzykujmy i dajmy tę rolę Maksymowi. Ostatnio miał dobry okres, więc może nas nie zawiedzie. No to obsadę mamy ustaloną. Obsadę mamy ustaloną. Na to wygląda. Jesteś gotowy rzucić się w wir kariery aktorskiej? Nie do końca. Dobra, zaczynajmy. Przejrzałem tekst, zanim do ciebie przyszedłem, tak z ciekawości. Więc możemy zacząć choćby zaraz. Nie przejrzałem żadnego tekstu. No, to nie traćmy czasu. Chodźmy na scenę. To będzie ciekawe. Teraz już chyba nie mogę tego zrobić. Co to robisz? Słyszałem od Priscilli, że macie wystawiać sztukę i ty zagrasz główną rolę. Nie, nie główną. I pomyślałem sobie, że nie mogę przepuścić czegoś takiego. Powiedz, ubiorą cię w rajtuzy? Chodźmy już, Geralt. Musisz się skupić przed występem. Co ty chuju? Panowie! Sni obywatele świętego miasta Nowigrad! Witajcie! Zapraszamy na wyborną komedię pod tytułem Zmiennik wybawiony albo Triumf Wiedźmina! Wystąpią w niej Wiedźmin Geralt, grający sam siebie! Katarina jako królowa! Leo Ribe jako podły sługa! W księcia wcieli się ulubieniec publiczności! Zoltan dojebał, dokładnie. W roli księżniczki ujrzycie zaś prześliczną, przeuroczą trubadurkę o słowiczym głosie Priscillę! Okej. Wszyscy NPC-ci nagle, jak się siada, jak się siada, jak się siada! O, tak się siada. Królowo, ten pogromca potworów, któregoś była łaskawa wezwać, pokornie czeka w korytarzu. Wprowadź go! Chętnie się z nim rozmówię. A ja winka łyknę, tak dla kurażu. Wiedźminie, wzywam cię w arcy delikatnej sprawie. Wiem, że potwór jakowyś pojawi się dziś na zabawie. Bądź czujny, gdy bestia się pojawi, ukróć ją o głowę. A w nagrodę dam złoto, rubiny i kołdry puchowe. Janie potworów to moja natura. Zabijanie potworów to moja natura i praca. Nie robię tylko tego dlatego, że tak się opłaca. Geralt łyknął haczyk, plan się uda, to bezsporne. Na balu sprawię, by luby twej córy zmienił formę. Wówczas to pewne, głupi wiedźmin go zasiecze, a inni goście wezmą potwora na miecze.
Żałować będzie kochanka me dziecię. Ale przecież nie wezmę bestii za zięcia, no przecie. Czuję się jak dramatowo w tej komedii. Zebraliśmy się tu z radosnej przyczyny. Dziś odbędą się księżniczki z rękowiny. A potwora ani widu, ani słychu. Wśród gości. Może wśród gości kręci się po cichu. Ukochana, długo skrywaliśmy nasze ogniste uczucie. Widzę, że... Całe miesiące wstrzymywałem trafiącym mnie chucie. Starczy już sekretów. Proszę cię, Luba, o rękę. A potem w komnacie... Zedręć cię sukienkę. Zgadzam się, ukochany. Zgadzam. Moment. Tradycja nakazuje, by narzeczeni winem toast wznieśli. Zróbcie to, albo szczęście wasze pradawna klątwa przekreśli. Kieliszka? Daj, zdrada! To nie wino, tylko srebrem zaprawiona mikstura! Czuję, że zaraz wleźć ze mnie niecna kreatura! Ludzie, to nie książę, lecz Doppler pod jego postacią. A tu się pierwsze słyszę? Pierwsze słyszę o romansie ludzi ze zmiennokształtną bracią. To potwór, o którym mówiłam, wiedźminie! Bij, zabij, aż krwią jego ziemia spłynie! Przestańcie, potwór czy nie, ja go kocham! Chować miecze, bać się Dopplera to głupota. Zaręczam, to zupełnie nieszkodliwa istota. Pamiętajcie, nie wygląd bestie czyni, ludzie. Charakter? Lecz podły charakter, właściwy temu słudze. Masz rację, wiedźminie, to sługi podszepty. Nasunęły mi na myśl takie podłe koncepty. Oszczędź Dopplera, niechaj będzie mym zięciem. Człowiek czy nie, ważne, że córa kocha go namiętnie. O! Morał tej historii, dobrzy ludzie, jest taki. Nie jest potworem? Nie jest potworem, kto kształt ma wieloraki. Wiedźminie, w tobie każdy Doppler ma przyjaciela. O. A podłego sługę czeka teraz najciemniejsza cela. Za co? Za to, że wykonywał twoje straż! Rozkazy? Wezwijcie straż! Niech wyprowadzi stąd tego zdrajcę! Hola, nie słyszeliście rozkazu księżniczki? Zapraszamy! Panie władzo, no już! Dawajcie na scenę! Zakujcie tego zdrajcę w dyby! Panie władzo. Nie bój się. Wszyscy potem żyli długo i szczęśliwie. Ktoś dojebał Geralt. Wkrótce potem Doppler i księżniczka ślub wzięli. A na czas wesela nawet sługę wypuszczono z cegły. Coś ty się nagle taki radosny zrobił. Palić ich trzeba! Daj spokój, nie widzisz, że to żarty są? W komedii to jej gul mógłby księciem zostać. Nie przeżywaj, kurde. To ładnie. To się podobało. Pukałeś się ze śmiechu? Nie dziwię się. O, Dudu. Geralt, jak wam się... Donosi pierścionki na stopach! What the fuck? Oskurwiel zostawił ci pamiątkę na twarzy. Czyli wiesz o wszystkim. Spotkałeś Ciri? Nie. Nie, nie, nie szukamy.
Geralt! Świetnie ci poszło. Już dawno się tak nie uśmiałem. Jak opowiem chłopakom, to nie uwierzą. Możesz mi wyjaśnić, jak udało wam się z Jaskrem narazić jednocześnie Roivenowi, Skurwielowi i Straży Świątynnej? Nie tak to planowaliśmy. No domyślam się. Dlaczego nie skontaktowałeś się z Priscillą? Dlaczego nie skontaktowałeś się z Priscillą, a nie aktorami? Byłem w teatrze kilka razy, pod różnymi postaciami, ale nie odważyłem się. Nie chciałem ich narażać. Ale kiedy usłyszałem o nowej sztuce, pomyślałem, że może wreszcie mam szansę dowiedzieć się, co z Jaskrem i Ciri. Jak udało się uciec w jadce u Skurwiela? Wiem, że Ciri wróciła po ciebie do Skurwiela. Jak udało ci się potem uciec? Chciałem biec za nią, ale pewnie bym jej tylko zawadzał. Krzyknęła, żebym zmienił postać i znikał stamtąd. Szukałem ich po tym, Ciri i Jaskra, ale jakby wyparowali. Wystraszyłem się i codziennie podszywałem się pod kogoś innego. Zastanawiałem się nawet, czy nie powinienem zmienić się w Ciri, żeby zmylić tych, którzy jej szukali, ale... Ej, Rzed! Czekaj, no cudownie. Geralt najlepszy. Geralt, a kiedyś ty ostatnio widział Cyrillę, he? Dawno, co? To dawno. Tak, dawno. No ja też. Teraz to duża pannica musi z niej być. Dudu, Geralt na przysługę i zmień się w nią. Na chwilę. Geralt? Trzeba. Nie trzeba. Na pewno poznam Ciri, kiedy ją zobaczę. Ja tak tylko pomyślałem, że może byś chciał... Ale chyba nie gniewasz się na mnie, Geralt, co? Nie. No, to mi ulżyło. A co z Jaskrem? Udało wam się go znaleźć? Dorwali go łowcy czarownic, ale mamy też dobre wiadomości. Menge nie żyje. To jest dobra Menge wiadomość. Menge nie żyje. Ach, dobrze, że ktoś go w końcu załatwił. Chociaż pewnie na jego miejsce przyjdzie ktoś podobny, o ile nie gorszy. Właśnie ty pójdziesz na jego miejsce. Czuję w kościach, że to może być całkiem przyzwoity jegomość. O czym on mówi? Z twoją pomocą możemy uwolnić Jaskra. Z twoją pomocą możemy uwolnić Jaskra. I co miałbym zrobić? Będziesz musiał podszyć się pod Mengego i wydać rozkaz przeniesienia Jaskra do Oxenfurtu. A potem my urządzimy zasadzkę w wąwozie i odbijemy go. Zaraz, chwila, jak ja mam wejść w rolę Mengego? Nie wiem nawet, gdzie trzymają Jaskra. Nie wie, że Menge nie żyje. Nikt nie wie, że Menge nie żyje, więc nie musisz się obawiać, że zostaniesz zdemaskowany. Nikt nie wie. Poza wami. Czyżbyś miał coś wspólnego z pożarem w koszarach łowców czarownic? Powiedzmy, że byłem w pobliżu. Żałuję, jak ulżyło Zoltanowi, aż wytrzeźwiał. No, prawda. Jaskier jest przetrzymywany na Wyspie Świątynnej. Jaskier jest przetrzymywany na Wyspie Świątynnej. Sam będziesz musiał ustalić, gdzie dokładnie. A co, jeśli to wyda im się podejrzane i zaczną mnie pytać? Raczej Mengemu nikt nie będzie zadawał pytać. Łowców czarownic zbyt wielu pytań. Poza tym jesteś Dopplerem, nie? I jeszcze podobno aktorem. Dasz sobie radę w każdej sytuacji. Jeśli zrobi się gorąco, możesz na przykład pójść za róg i zamienić się w cyzatą babę albo, bo ja wiem, w Kawkę. No. Jasne. Dzięki. Poradzisz sobie. Wszyscy myślą, że Menge zaginął, więc możesz opowiedzieć im dowolną historyjkę. Moi chłopcy przygotują zasadzkę w wąwozie. Geralt do nas dołączy i będziemy czekać na wieści. Ale jak mam się z wami skontaktować jako Menge i przekazać, że konwój wyrusza? Będziesz musiał coś wymyślić. Zmień się w gołębie podwodnego albo coś. No, wszystko jasne? Dudu, jazda na Wyspę Świątynną. Ja idę zwołać drużynę i czekamy na ciebie, Geralt. Dałoby się wsparcie, pogadam z Dijkstrą. Przydałoby nam się wsparcie. Pogadam z Dijkstrą. Jeśli będzie w dobrym humorze, jest szansa, że wypożyczy nam swoich ludzi. Dalej, jeśli będzie w dobrym humorze. Chłopakami. No, ale jak tak się stęskniłeś za Zigim? To on za mną szaleje. Sam tak powiedział. Zaraz, chwila. A co potem? Nie oczekujecie chyba, że zostanę na stanowisku jak Chapelle i tylko od czasu do czasu kogoś spalę dla zachowania pozorów?
Nie, oczekujemy, że po wszystkim przyjdziesz do Szałwii i Rozmarynu, gdzie wszyscy się spotkamy. I narąbiemy jak dzikie borsuki. No, ustalone? To do roboty. Świetnie ci poszło. Nie pomyliłeś się ani razu. To dobrze. Jak ogólnie oceniasz nasze przedstawienie? Publiczność chyba nie wszystko dobrze zrozumiała, ale to normalne. Ważne, że dzięki maskonurom przyszło naprawdę sporo ludzi. Szkoda tylko, że Maksym przyszedł pijany. Niektórzy zażądali zwrotu pieniędzy za bilety. Proszę, to twoja garza. Muszę przyznać, że twój styl grania jest cokolwiek minimalistyczny. Pobierałeś nauki w jakiejś szkole? W Kermoren. Minimum środków wyrazu, maksymalny efekt. Dziękuję za pieniądze. Do zobaczenia. A proszę, i level wbili. Co my to teraz robimy? Precyzyjne cięcia. Mamy szansę na trafienie krytyczne, szybkich ataków i obrażenia. 2% więcej tu i... przyrost adrenaliny. Coś do powiedzenia? Geralt! Cilda. Na razie. Do zobaczenia. Poproś Dis i Xtre o pomoc w uwolnieniu jasna. Wow, gro. Szybko zajarzyłaś, że level wbiłem. O, wątło wyglądasz. Nieświeże mięso zeżarłeś? Nie. Ja wątło wyglądam. Okej. A ten? Nie idioto, to wiedźmin. Kurde, jak tu ciemno. Cześć. Ziggy. Masz chwilę? Mam. Czego chcesz? Jak tam odcinek po uwolnieniu Jaskra koniec? Teraz bym musiał... Następny odcinek. Jaskra. Jednak wciąż maczasz palce w polityce. Zaskoczyło mnie, że jednak wciąż maczasz palce w polityce. Po prostu nie jestem obojętny na los Redanii. Nazwij to troską patrioty. I ta troska każe ci się pozbyć Radowida? Dużo myślę o kraju, o przyszłości. I za każdym razem wychodzi mi, że z Radowidem na tronie Redania tej przyszłości nie ma. Mam do ciebie prośbę. Wspomniałeś ostatnio, że masz do mnie słabość. Jest taka sprawa. Oho! Nieźle się zaczyna. Czego chcesz? Muszę zorganizować zasadzkę i będę potrzebował kilku twoich ludzi do pomocy. Zasadzkę? A na kogo? Daj mi takich ludzi, którzy przeżyją walkę. To potem będą mogli ci opowiedzieć. Naprawdę cię lubię, Geralt. I dlatego dam ci aż 3 moich najlepszych ludzi. 3 wystarczy. 3 wystarczy. W takim razie załatwione. Na razie. Sam Geralt jesteś jak 30. Ej, a to by było na tyle w tym odcinku.